witajcie w kolejnym filmie i zapraszam Was na wyjątkowego vloga, ponieważ jest ten czas w roku, w którym zaczynam wyciągać delikatnie ozdoby świąteczne i też chcę zrobić rekonesans, czego potrzebuję, co mam, co muszę dokupić. I z okazji tego, że zbliża się Black Friday, pomyślałam do tych ozdób i w ogóle ten okres jesienno i nadchodzący zimowy, ten okres grzewczy, myślę, że to jest idealny moment, żeby Wam powiedzieć o tym, że firma Aromatli ma taki świetny dyfuzor i ten dyfuzor już widzieliście na moim kanale, ponieważ ja z marką Aromatli współpracuję od bardzo długiego czasu. Jeżeli zerkniecie sobie na te moje filmy wcześniejsze wstecz, to będziecie na pewno pamiętać, a wiele z Was też kupiło ten dyfuzor z mojego polecenia, bo absolutnie warto. I teraz z okazji Black Friday jest, słuchajcie, rekordowa cena 159 zł. Ja je uwielbiam. W tym okresie grzewczym w ogóle bardzo często używam, bo on nie tylko nawilża powietrze i uwalnia olejki eteryczne, ale także zapewnia nam taką atmosferę domowego ogniska, takiego ciepła. On ma tutaj płomienie, więc to świetnie wygląda w ogóle i oczywiście działa, no oprócz tego, że ma piękny design i rzeczywiście jest taki bardzo poręczny. Aromatli Flame 2 z okazji Black Friday, jest to rekordowa cena. Idealny pomysł na prezent, zostawiam Wam linka pod spodem, żebyście sobie mogli wejść i skorzystać z tej oferty. Ja specjalnie tutaj wylałam wodę, bo chciałam Wam przypomnieć, no na pewno wiele z Was już pamięta, jak to wygląda. W opakowaniu przychodzi z kablem, zdejmujemy tą nakładkę, on występuje w dwóch kolorach, w białym i czarnym. Ja mam i biały, i czarny i uważam, że oba są rewelacyjne. Te dyfuzory bardzo dużo osób też ode mnie dostało, na przykład między innymi Basia Kolmi Blond. Też można oczywiście dać jakieś zapachy, nie tylko olejki eteryczne, ale na stronie Aromatli można kupić osobno takie olejki, można je kupić w zestawie, można kupić dyfuzor z tymi wszystkimi olejkami, więc odsyłam Was i wpadajcie koniecznie, żeby sprawdzić i te wszystkie inne techniczne specyfikacje, które Was interesują oczywiście, ale pamiętajcie o tej cenie, bo myślę, że to jest nie lada gratka. Łatwo się go obsługuje, tak? Wystarczy zdjąć tą nakładkę, wlewamy tutaj wodę, mamy miarkę, do jakiego momentu tą wodę wlać. Tutaj jak już dodamy jakiegoś olejku, który Wam tam będzie pasował, zamykamy ten dyfuzor i wystarczy go włączyć. Na ile czasu chcemy ten dyfuzor ustawić, więc to jest fajne. Bardzo piękny, kompaktowy, ma super design. Ja na przykład lubię najbardziej te od nich olejki eteryczne, bo one są trwałe. Oprócz tego, że one pięknie pachną, to mają wspaniałe funkcje. Można też oczywiście te olejki łączyć, to wszystko zależy od Was, tak? Sosna, goździki, przepraszam, łączyć, czy nie wiem, pomarańcza, lawenda, naturalny olejek eteryczny pomarańczowy tonizuje skórę, wspomaga układ odpornościowy, pobudza apetyt, działa antydepresyjnie, też przeciwzapalnie, więc naprawdę oprócz tego, że pięknie pachnie, to ma cudowne właściwości. A ten olejek lawendowy przynosi ulgę przy przeziębieniu i grypie, łagodzi napięcie, poprawia jakość snu, też bardzo fajnie się sprawdza. Właśnie jak moje dzieci są chore, to też dodaję tej lawendy do tego dyfuzora, puszczam im w pokoju i to bardzo dużo daje. Też eukaliptus, jak mają problemy z górnymi drogami oddechowymi, to wszystko zależy od Waszych potrzeb. Ten lawendowy działa uspokajająco, więc można sobie po całym dniu w pracy albo jak pracujecie w domu, macie stres, to też taki dyfuzor sobie włączyć z olejkiem eterycznym, więc naprawdę wybór jest ogromny i też bardzo dużo jest opcji, bo można też sobie dodać tutaj zapach, jak lubicie, jak najbardziej. W tym okresie świątecznym on nam się tak świetnie sprawdził, jeżeli chodzi o poprzednie święta, bo oprócz tego, że ja właśnie podarowałam moim bliskim te dyfuzory, bo uważam, że to jest naprawdę bardzo pomysłowa rzecz, taka pomocna i taka wielofunkcyjna, bo i ładnie to wygląda i świetnie działa, to rozpalaliśmy sobie te dyfuzory w pokojach, jak na przykład robiłam takie dekoracje świąteczne i przy tych dekoracjach włączam ten dyfuzor, na przykład sosna, ten olejek sosnowy przy choince. Niesamowicie ten dyfuzor roztacza ten zapach, bo to jest taka jakby delikatna mgiełka, kojące. No i zawsze jak ktoś do nas przychodzi, to jest zachwycony, mówi,
co to jest, ale gadżet, ale kosmos, no i zapach, bo to jednak dla mnie to jest super ważne, to już Wam mówiłam nieraz, nie chcę się powtarzać, ale ten zapach, uważam, że jak dom pięknie pachnie, to jest czad i oprócz tego, że ja kocham zapachy, to staram się wykorzystywać je, żeby właśnie no, działały na dzieciaki, tak? Czy na nas. Starczają no zawsze praktycznie, mam wrażenie. Często robię sosny, eukaliptus, lawendę, takie mieszanki swoje autorskie. Pomagam, także warto. Serdecznie Was zapraszam na stronę. Spieszcie się i mam nadzieję, że będziecie mieć prezenty na święta. Ja w ogóle jeszcze w Biedronce kupiłam za 9 zł takie choineczki piękne. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Robię właśnie taką szybką sałatkę z krewetkami. Mam tutaj mango i awokado, miks, sałat, pestki oczywiście. No i zobaczcie, najlepiej te krewetki odsączyć. Ja tak zrobiłam i sałatka gotowa. Smacznego. Na razie, tak jak Wam powiedziałam, robię mały rekonesans, więc sprawdzam, co mam. Ta skrzynka, którą wszyscy kochamy. I absolutnie też ona się tutaj podświetla. Słuchajcie, zaprezentuję Wam. Chyba muszę baterię wymienić. Tak patrzę, bo nie wciska się ten guzik. Ale ona jest obłędna. Te skrzynki są teraz wszędzie, ale no już w zupełnie innych cenach, bo ją dorwałam na rewelacyjnej jakiejś takiej promocji. I w ogóle zawsze Wam polecam, żeby kupować rzeczy świąteczne po świętach, bo wtedy są najlepsze ceny. No i tutaj mamy tą choineczkę, którą też już znacie i bardzo ją lubię. Ona jest taka no idealna. Po prostu wyjmuje się ją i wszystko jest gotowe. I tutaj mamy gwiazdy betlejemskie i wydaje mi się, że w tym roku nie będę kupowała gwiazd, chociaż nie wiem, czy dam radę, się powstrzymam, ale mam sporo takich pięknych gwiazd. Mam takie doniczki, dwie sztuki. Właśnie z tym światłem teraz jest kiepsko, bo zasłania choinka. O, dwie sztuki i tutaj zawsze daję gwiazdy betlejemskie. Ale wydaje mi się, że w tym roku chyba zrobię te sztuczne, no. One są naprawdę cudne. No i mam tutaj takie hity z satelity. Myślę, że do tego dyfuzora coś tutaj fajnie będzie pasowało. Kącik trzeba będzie zrobić, ten ludzik. Tutaj mam taki wieniec. Zobaczcie, piękny ten wieniec jest. Nie wiem, gdzie go postawię. Może na zewnątrz tym razem. Jest bardzo dobrze wykonany. Tutaj mamy znowu do tego ludzika taki napis. Mam taką koleżankę, która zbiera takie kule z podróży. No niestety właśnie przewieźć to jest zawsze problem. Jest też taka piękna kula i to będzie fajnie wyglądało. Wiecie co? W połączeniu z tym ludzikiem i tym napisem. A tutaj jeszcze nawet mam takiego dziadka do orzechów. Ups. Pięknie. I co tam jeszcze mamy? I mamy tutaj taki domek. I ten domek się podświetla. Tylko dlaczego to się nie pali? Tak się zastanawiam. Czy to jest kwestia baterii, czy czego? To jest 1/3 tych wszystkich ozdób, więc prawdopodobnie powolutku będę musiała je wyciągać i wymyślać jakiś temat przewodni. Zawsze jak nie wiem, co zrobić, to robię takie naturalne czerwone, zielone odcienie. I to jest taka skrzynka, z której robimy naszą girlandę przed razem w rodzinie. I tutaj mamy mnóstwo gałązek, grzybki, jabłuszka, no takie klasyki. Chciałam, lubię ten motyw bardzo. Fajnie jest tą girlandę tak zapchać. Ja lubię, kiedy ona jest taka totalnie no, po brzegi wypełniona. Mamy żołędzie. Te żołędzie też bardzo lubię. Fajnie to wygląda z tymi jabłuszkami. Czy takie połączenia kolorów. To jest, że tak powiem, mój vibe. Totalnie. Zobaczcie. Czatnie. Piękne są. No wszystko tu jest piękne. Takie świąteczne. Najcudowniejsze na świecie. Dla mnie. No jednak ta klasyka wygrywa.